Więc twój tata jest królewskim naukowcem. Tak, jest super. Pewnie wie wszystko. O wilku mowa. Sans! Nie są moje timtamy robiące rzeczy! Robiące rzeczy? Są w szufladzie, timtamy w słoiku obok tego coś tam robi. Tak myślałem! Łap brata! Wsadź dudówkę do zakupów! Choć mam moment eureka, ale nigdy nie mogę znaleźć żadnych niebieskich papierów. Jak mam przyznać coś, co nie jest niebieskie? Do pracowni! Normalnie jej głowy, co nie? Wow. Czym jest gwiazda? Możesz to dotknąć? Możesz to zjeść? Możesz to zabić? Czy ty jesteś gwiazdą? Nie, ale ja jestem! Yeah! Baby! Ej, Lancer, jeżeli w zamku żyjesz, ty z tatą, to gdzie twoja mama? Chciałbyś spróbować własnej sztuczki. Myślisz, że dasz sobie radę? Mogę zrobić wszystko! No dobra, zaufam ci. A w naszej następnej sztuczce sprawimy, że królowa zniknie. Ta-da! A teraz przywrócimy królową z powrotem. Przywrócimy? Cholera. Zniknęła. Zniknęła? Gdzie? Nikt nie wie. Okej, nowe miasto. Trzeba poznać nowych przyjaciół. Hej, Sans, mój kumplu. Jak się miewa mój mały skurczybyk? Nie uwierzysz, co się dzisiaj odwaliło. Windings, jak ci idzie z ciastem? Windings? Kurwa! I pamiętajcie, dzieci! Nigdy nie dotykajcie odgrzanej kuchenki! Nie będziemy! Więc to jest mój przybrany, adoptowany półbrat, czy coś, nie wiem. Hej, ty musisz być tym mną z innego wymiaru. Miło mi poznać. Wow, typie, niezłe szkiełki. Wow, jesteś taki spoko, jesteś taki przystojny i dojrzały. Ty jesteś taki byś jak dorosnę. Dzieciaku, uważaj co wybierasz w życiu. Siema, Frisk. Hej, Sans, dlaczego ciągle się uśmiechasz? Bo moje życie to żart. Witam, tutaj doktor Alpis. W czym Howdy! Chciałem się dowiedzieć, czy zrobiłaś jakieś postępy w związku z teorią multiuniwersach. Albo coś innego. Nie będę zły, jeżeli nic ci się... Słyszysz mnie? Więc... Hej, jestem Gabriel Agresti, jestem ojcem Adriana. Tak, mój syn jest Davidem, ale ja sam jestem idiotą, który siedzi jak ostatni dupek, cham i kretyn w ciemnicy. Uwalniam, że jakieś pierdolone... Który trzymam magiczne motylki. Halo, to ja spierdolona pietrunka! W tym... Słuchaj, losowy trap. Felix. Czekaj, który? Ten z Miraculous czy ten z anime? Właśnie sobie wyobraziłam Felixa jako trapa, Boże. I jesteś taki spoko! On brzmi jakby był przestraszony. Gumiał orgazm. I jesteś taki spioko! Śpioko! Co nie miałem tak zrobić? Śpioka! Wszystkie kamile! Ja dzisiaj umieram, także czekaj. Nigdy się tym nie chwaliłam. Trochę gram na gitarze i ostatnio właśnie napisałam piosenkę i chcę się nią pochwalić. Dla wszystkich szczególnie, którzy piszą kiedy Undertale. Fuck you!